Na tym filmie zamierzam Wam pokazać, jak można dobrać odpowiednio wagi w ramach metody średniej ważonej, tak aby powiedzmy błędy prognoz, jakie otrzymamy, były jak najniższe. I jakie my kryterium sobie przyjmiemy, czy minimalizujemy tak zwany średni absolutny błąd procentowy, czyli MAPE, potocznie nazywany, czy RMSE, czyli pierwiastek z błędu średniokwadratowego, to my już sobie decydujemy. Oczywiście częściej staramy się zminimalizować ten pierwiastek, odchylenie między wartością rzeczywistą a tą, która została wyprognozowana. Musimy zawsze, powiedzmy, można te wagi w średniej ważonej dobrać sobie w sposób taki dość losowy. Oznacza to tyle, że jeżeli ja sobie dobiorę po prostu z klawiatury 0,1, 0,2, to muszę pamiętać, że ostatnia będzie musiała się wynosić 0,7. I takie ręczne dobieranie sobie wag w ten sposób, że każda kolejna waga, kolejna waga musi być albo taka sama, albo wyższa, czyli nie może być po prostu niższa od poprzedniej i suma wszystkich wag musi dawać 1. Takie ręczne dobieranie niekoniecznie musi powodować to, że u nas ten średni kwadratowy błąd reszt, powiedzmy tych niedopasowań, byłby jak najniższy, bo takie dobieranie, szczerze mówiąc, no nie zawsze gwarantuje jakby najlepsze możliwe dobranie. Lepiej, żeby powiedzmy w ekonometrii, prognozując jakimkolwiek metodą, warto i mamy do wyboru jakieś parametry, które musimy sobie samodzielnie dobrać. Najlepiej je zoptymalizować, dobrać je tak, żeby wyniki były jak najbardziej dla nas korzystne, a u nas wyniki prognozowania na przykład metody średniej ważonej są wtedy korzystne, kiedy błędy wygenerowane przez taką metodę będą jak najniższe. Dobrze jest do tego celu wykorzystać narzędzie programu Microsoft Excel, dodatek Solver, i wybieramy go klikając z menu Solver, narzędzia Solver, lub dobierając go i instalując tutaj, klikając, zaznaczając dodatek Solver i przechodząc instalację. Ja tutaj klikam sobie OK, bo ja ten dodatek mam zainstalowany. Jeżeli wejdę narzędzia Solver i teraz wybiorę sobie komórkę, którą chcę minimalizować lub maksymalizować. W przypadku ekonometrii i oceny dokładności prognoz, my raczej błędy, które tutaj sobie wyznaczyliśmy, chcemy ich wartość osiągnąć jak najniższą. Jeszcze cofnijmy się chwilę, krok wcześniej. Jak się liczy MAPE czy RMSE, to tutaj są wzorki. Generalnie, tak jak widzicie, musimy stworzyć kolumnę w przypadku liczenia MAPE, jak każda wartość YT, czyli wartość rzeczywista, różni się od wartości prognozowanej. Z tej różnicy policzyć wartość bezwzględną. Zobaczcie, są te tutaj nawiasy takie proste, oznaczające wartość bezwzględną, i podzielić przez wartość YT, jaka jest w danym okresie. A w przypadku tutaj liczenia RMSE, zgodnie z tym wzorem, musimy ostatecznie doprowadzić do podsumowania, jak wartości Y różnią się od Y-ków teoretycznych, ale podniesione te różnice muszą być do kwadratu przed sumowaniem. Dlatego w przypadku MAPE, zobaczcie, jest formułka, że liczymy moduł liczby, gdzie od wartości rzeczywistej odejmuję prognozę i całą tą różnicę podzielę jeszcze raz przez wartość tutaj rzeczywistą. Żeby uniknąć jakichś wartości ujemnych, no to moduł bierzemy już z całości, a nie z samej różnicy. Faktycznie dostaniemy przy wartościach dodatnich ten sam wynik. Funkcję tak policzoną możemy przeciągnąć w dół, a na końcu zrobić sumę całej tej kolumny. Tutaj, czy ja zrobię sumę z użyciem wartości tutaj pustych, czy nie, nie ma to żadnego znaczenia, wynik będzie ten sam. A przy liczeniu RMSE musimy policzyć różnicę między wartością rzeczywistą a otrzymaną prognozą, a taką różnicę podnieść do kwadratu, czyli daszek i dwójka oznacza, że podnosimy taką różnicę wziętą w nawiasie do kwadratu. Potem taką formułkę przeciągamy sobie w dół aż do ostatniej wartości, tutaj 18, i na końcu tak samo ustalamy sobie sumę. Zgodnie z tym wzorem, on może wyglądać
wygląda skomplikowanie mapę, liczymy jako sumę tych właśnie podpisanych różnic, ale podzielonych oczywiście przez yt, czyli ten wynik, ale tą sumę dzielimy jeszcze, jak zobaczycie, ja mam napisane przez ile jest liczb w tym zakresie, czyli tych liczb tutaj w zakresie byłoby faktycznie 15, bo niby danych mamy 18, ale pełnych różnic między wartością rzeczywistą a prognozą nie mamy trzech wyników, czyli łącznie z 18 zostaje nam 15. Więc oczywiście, że możecie sobie napisać, że tutaj jest dzielone przez ręcznie 15, jak najbardziej, ale jeżeli mamy więcej tych danych, no to ja bym wolała na waszym miejscu po prostu wykorzystać wbudowaną formułkę ile jest liczb i byłoby to na pewno dokładne. Tak samo liczymy tutaj pierwiastek z RMSE. Ja w pierwszym momencie, zobaczcie, mam na razie wpisane, że to jest suma tak podpisanej kolumny przez ile jest tych liczb, ale jeżeli przed całością jeszcze wpiszę słowo pierwiastek i z całości weźmiemy sobie pierwiastek, no to otrzymujemy wynik i ten wynik to jest tak jakby taka przeciętna różnica między wartością rzeczywistą a prognozą otrzymaną. I to jest taki jakby odpowiednik odchylenia standardowego, taka, ja bym powiedziała, przeciętna reszta. I co dalej możemy powiedzieć? No jeszcze to, że w ogóle te nasze wartości prognoz, jeżeli już chcemy sobie powtórzyć temat średniej ważonej, to jest zawsze przemnożenie w przypadku średniej ważonej trzyelementowej. My zawsze mnożymy trzy ostatnie liczby przez kolejne wagi i sumujemy tak zapisane elementy. Czyli jeżeli chcemy to zrobić jeszcze raz, to ostatnią, powiedzmy najbardziej oddaloną liczbę mnożę razy najbardziej, najmniejszą wagę. Najlepiej wpisać w tym momencie dolara, dodać kolejną liczbę w ramach trzech ostatnich liczb, które się pojawiają i przemnożyć to razy kolejną drugą wagę i teraz trzecią, najbliższą czwartemu wynikowi liczbę przemnażam razy wagę, która tutaj została przez nas wybrana i całą tą formułkę, jak się pojawi tutaj ten krzyżyk na końcu, na dole po prawej stronie, przeciągamy w dół. Wyniki wychodzą ciągle te same z zastosowaniem tych samych wag. Teraz co my możemy zrobić? No cały problem polega na tym, że musimy użyć solvera i trzeba umieć go zastosować. Nie jest to nic skomplikowanego, ale ja rozumiem, że za pierwszym razem wszystko jest skomplikowane. I teraz jeżeli na przykład chcemy sobie zminimalizować, co jest raczej częściej popularne, RMSE, czyli ten średniokwadratowy błąd, to my chcemy, musimy zapisać jego formułkę, wpisać, że to jest tak zwana komórka celu, czyli co chcemy zminimalizować czy zmaksymalizować. Sensownie jest zminimalizować taką wartość i teraz pytanie, za pomocą czego, czyli komórek zmienianych, chcemy osiągnąć jak najniższą wartość tego RMSE. A więc u nas tymi komórkami zmienianymi są te wagi i musimy zapisać warunki, jakie musimy spełnić. Na pewno waga pierwsza musi być niższa lub równa od wagi drugiej. Kolejny warunek to, że waga druga nie może być w tym momencie wyższa od wagi trzeciej. Może być co najwyżej jej równa. Dodatkowy warunek jest taki, że łączna suma wszystkich wag musi na 100% po prostu równać się jedynce. Na pewno możemy zapisać taki warunek jeszcze, że każda z tych wag, jak my to się możemy domyślać, to wartości są po prostu większe, ewentualnie równe 0. Jeżeli sobie klikniemy OK, czyli są po prostu nieujemne, mówiąc tak z punktu widzenia czy ekonometrii, czy badań operacyjnych i klikamy sobie przycisk rozwiąż, bo tak zapisany program powinien być wystarczający, żeby zminimalizować ten średniokwadratowy błąd reszt
I teraz, jeżeli sobie klikniemy, to wychodzi na to, że oczywiście możemy sobie te wszystkie raporty zaznaczyć i obejrzeć, ale zanim to zrobimy, zobaczcie, że akurat tutaj wyszedł nam przykład, że te wagi są takie same. To jest przypadek szczególny, ale możliwe, że najbardziej optymalny. Jeżeli przejdziemy do karty raport wyników, widać, że u nas wartość początkowa tego błędu jest jak najniższa, na pewno uległa spadkowi. Jeżeli ja bym próbowała pokombinować trochę z innymi wartościami, to prawdopodobnie u nas te wartości wag by się zmieniły, ale za to wzrósłby ten poziom tego błędu średniokwadratowego. Więc może być przypadek, że każda z wartości jest tak samo ważna i daje nadal tą wartość równo 1 i żadna z wag nie jest jakby malejąca. Wagi akurat w tym przypadku zostały ustalone na tym samym poziomie. Jeśli chodzi zaś o wykres, tutaj widać, że jeżeli te wartości zaznaczone na niebiesko, czyli wartości rzeczywiste, gdzieś są na stałym poziomie, dlatego też wybrana została ta metoda średniej ważonej do prognozowania tego zjawiska, które akurat, nie wiem, możemy nazwać czymkolwiek sprzedażą naszego produktu w tysiącach sztuk, to tutaj widać, że nasza średnia ważona wygładziła ten szereg, bo nasze wartości wygładzone mieszczą się dokładnie gdzieś po środku całego naszego szeregu, bo wówczas ten średniokwadratowy błąd jest jak najniższy.